Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na wernisaż prac Joanny Pawłak do Galerii Art Brut. Joanna Pawłak, myślę, że nie muszę przedstawiać Joasi, bo wszyscy są sami przyjaciele i znajomi i wszyscy znają jej i twórczość naukową, i artystyczną, i poetycką, i pisarską, bo jest człowiekiem, myślę, że renesansu, więc no, bo przy takich osiągnięciach, przy takiej twórczości szerokiej, można tak powiedzieć. Brzmi to nieskromnie, ale tak jest. Więc jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witam. Witam przede wszystkim bohaterkę naszego wieczoru, Joasię Pawłak. Joanna jest osobą wyjątkową, tak myślę, i jej tutaj obecność razem z pracami jest też prestiżową sprawą dla naszej galerii, więc bardzo mi miło jest ją gościć i jej przyjaciół i rodzinę. Joasia oprócz swoich dokonań naukowych, ponad 200 publikacji, oprócz obecności 12-letniej w Japonii, myślę, że ma tak duże doświadczenie, że przelewa swoje różnorakie doświadczenie zawodowe także na pracę twórczą, na twórczość plastyczną. I tutaj właśnie jest jakby prezentacja jej twórczości plastycznej. Malarstwo na szkle, które się prezentuje w formie stypendium prezydenta miasta Lublin, co warto wspomnieć, że zostały jej jakby sukcesy i osiągnięcia i dokonania i pomysły uznane przez naszego prezydenta. W malarstwie na szkle Joasia nie jest właściwie taka, może powiem, jest oryginalna, bo poza tym, że stosuje technikę tradycyjną, to jeszcze eksperymentuje z tą techniką i przy każdej pracy możemy poznać Joasię z różnych stron, że pojawiają się tam i kolaże, i te także tradycyjne malarstwo na szkle, nawiązujące na przykład do witrażu. Tematyka powtarza się, nawiązująca do tradycji lubelskiej, czyli architektura Lublina, symbole Lublina, ale także jest tu też elementów dużo takich techniki japońskiej, inspiracji japońskiej, inklinacji japońskiej. Dziś to jest to też tutaj zawiązane i to można wyczuć, ale bardziej chyba intuicyjnie, bo jednak jest to tematyka poświęcona Lublinowi i chyba on tutaj jakby prym wiedzie na tej wystawie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. W każdym razie dzisiaj, oprócz tego, że mamy tutaj możliwość zobaczenia pracy kolejnych Joasi, jest także promocja jej najnowszej książki, która jest opatrzona tytułem takim samym jak wystawa, czyli Kołysanka dla miasta ogrodów, bo Joasia jest wierna symbolice i przyrodzie lubelskiej, ale nie tylko lubelskiej, i w ogóle kłoni się ku przyrodzie, ku zwierzętom. Dziś one się przemycają i pojawiają w jej twórczości. Więc dzisiaj jest także, oprócz wernisażu, promocja jej najnowszego tomiku pod tym samym tytułem, czyli Kołysanka dla miasta ogrodów. Ja nie będę już więcej mówić, ale bym bardzo chciała, żeby Joasia dzisiaj coś jeszcze od siebie powiedziała, bo chyba jej głos tutaj jest dzisiaj najważniejszy. I bo może nam się uda namówić Joasię, żeby chociaż próbkę swojej poezji nam dzisiaj zaprezentowała. Myślę, że to będzie najlepsza promocja do tego, aby nabyć dzisiaj tomik poezji. Jest on limitowany, więc myślę, że jest okazja, aby zapoznać się z twórczością nie tylko plastyczną, ale także poetycką naszej dzisiejszej bohaterki Joanny Pawłak. Ja tylko w imieniu Fundacji Teatroterapia Lubelska, do której należy Galeria Art Brut, chciałabym serdecznie podziękować Joasiu za to, że chciała w naszej galerii pokazać swoje prace. Jesteśmy bardzo dumni z tych prac i cieszymy się, że tak bardzo Państwo nas tutaj dzisiaj dużą liczbą osób odwiedziło. I przekazuję Ci taki skromny kwiat w wykonaniu artbrucistów naszych fundacyjnych. Dziękuję bardzo. I myślę, że tymi słowami, tym kwiatkiem symbolicznym możemy otworzyć nasz wernisaż oficjalnie, ale jeszcze proszę o Joasię o głos,
a później zapraszam do oglądania oczywiście prac, częstowania się symboliczną lampką wina, ciasteczkiem i do rozmów na temat twórczości Joanny. Bardzo serdecznie zapraszam i słuchamy jeszcze dalej. Proszę Państwa, ja nie chciałabym bardzo Państwa tutaj długo trzymać w napięciu, ponieważ czeka skromny poczęstunek, czeka wino, ale bardzo Wam dziękuję, że tak licznie przybyliście, że przybyli moi znajomi, rodzina, przyjaciele, bo wiem, że każdy jest zabiegany, ma jakieś obowiązki, to jest dzień powszedni, także bardzo Wam za to dziękuję. I muszę powiedzieć, że no, ten tomik faktycznie powstał dzięki wsparciu stypendium prezydenta miasta Lublina, za co jestem bardzo wdzięczna, bo nigdy nie byłabym w stanie go wydać tak pięknie. Miałam w ogóle bardzo wielu ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego tomiku. Po pierwsze miałam tutaj przyjaciół z Galerii Gardzienice jeszcze, Zuziu, Jacku, bardzo Wam dziękuję, którzy zapoznali mnie z Agnieszką i Agnieszka właśnie dała mi szansę, zrobiła no, cuda wianki, żeby znalazł się termin w tej galerii, żeby mogła wystawić tutaj swoje prace. Jacek zrobił przepiękne pocztówki, które możecie Państwo wziąć na pamiątkę, one tutaj leżą na stoliku, także proszę się częstować. Poza tym chciałabym również podziękować mojemu wydawcy, którego nie może być dzisiaj z nami, ponieważ mieszka w Warszawie, panu Kamilowi Kawałko i jego żonie Beacie, ponieważ oni no, zebrali te moje wiersze do kupy i udało się właśnie wydać taki tomik. No i cóż, jeżeli chodzi o mnie, no to poezja i malarstwo to jest pewnego rodzaju hobby, ponieważ ja no, nie utrzymuję się z tego, mówiąc szczerze, chyba nie byłabym w stanie się z tego utrzymać, bo jest to hobby, okazuje się, że jak człowiek podchodzi do takiego wydania tomiku, okazuje się, że jest to hobby kosztowne. I nawet miałam pytania tutaj od moich koleżanek, które również piszą, jak to zrobić, jak to wydać. No niestety pewnie pierwszy tomik trzeba wydać swoim sumptem własnym i dopiero jeżeli ma się coś, no to dalsze rzeczy być może, że przyjdą. Dlatego wszystkich też zachęcam, żeby próbowali swoich sił jakoś tam uzbierali w różnej formie i nawet internetowo publikowali i się nie poddawali. I dzięki właśnie wszystkim życzliwym ludziom ta wystawa doszła do skutku. Również chciałam podziękować wszystkim, którzy mieli wpływ na powstanie tych wierszy, na powstanie tych obrazów, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o wiersze, moi przyjaciele naprawdę wsparli mnie i dostarczyli mi inspiracji. Jeżeli chodzi o obrazy, to zetknęłam się właśnie z artystycznym środowiskiem lubelskim, ponieważ ja nigdy nie byłam tradycyjną taką tradycjonalistką, jeżeli chodzi o malarstwo na szkle. Ale dzięki temu, że miałam okazję zetknąć się na przykład z Fundacją Szpilka czy ze Stowarzyszeniem Polskich Nauczycieli Plastyków, mogłam poznać nowe techniki, bo ja jestem samoukiem, ja nigdy nie ukończyłam żadnej plastycznej szkoły i to pozwoliło mi po prostu spróbować czegoś nowego. Dlatego mamy formaty może troszkę mniejsze, ale z użyciem większej ilości technik i bardzo zachęcam Państwa do oglądania. Jest też tomik, oczywiście gdyby ktoś był zainteresowany, to można go nabyć. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Być może nie chcę Państwa tak trzymać, bo jest ciepło, także bardzo proszę oglądajcie. Jeżeli będziecie zainteresowani, to potem jak już się posilicie, odświeżycie, są soki, woda i napoje wyskokowe, to być może, jeżeli będą chętni, to możemy przeczytać kilka utworów. Także zachęcam do oglądania. Czy czytamy kilka wierszy, czy chcemy? Teraz czytamy? Tak. Teraz czytamy. Dobrze, to ja przekażę na Twoje ręce. Mieliśmy tutaj warsztaty haiku w tą sobotę, ponieważ ten pobyt w Japonii zaowocował taką fascynacją krótkimi formami poetyckimi japońskimi. To są bardzo krótkie utwory, które dzieją się tu i teraz. Także to jest 5, 7 i 5 sylab.
Więc może na początek takie dwa haiku. Pierwsze oddające mój stosunek do Lublina. Haiku pod tytułem Mój Lublin. Mój punkt w przestrzeni. Lubię. Na każdej mapie linią zakreślam. I drugie haiku o mieszkańcach Lublina. Nasi. Kogut, koziołek, ludzie. Kupa Biedronek. Fauna Lublina. I kolejny wiersz, który jest takim wierszem, może nie na tę porę roku jeszcze, ale już niedługo się zbliży. To jest wiersz pod tytułem Burza Śnieżna. Mieszkam w Zębożycach i akurat byłam na spacerze nad zalewem, właśnie z moimi przyjaciółmi. No i tak się nam zdarzyło brodzić w śniegu i burzy. Burza śnieżna. Biało. Biało. Od wielu dni tak pada, że są tylko zaspy, odśnieżanie i białe koronki. Zabrali gdzieś płoty, nie ma już granic. A zalew stał się bezkreśnie rozległy. Skrzy się w temperaturach ujemnych lubelski ocean. Zamiast lasu, na brzegu w tumanach zawieruchy, majaczą jasne parowce. W lodowe sieci same wpadają wiatrem przygnane ryby srebrne. Wzrok marznie w nieskończonej pustce. Sama staje się bardziej roślinna niż zwierzęca. Igłami pod puchem kurtki czuje, jak w zalewie zaczynają żyć przezroczyste meduzy. Ich kruche ślady skuwa lód. Miesza wzór z paprociami i gwiazdami. Zapominam o lesie, zamarzając w zachwycie. I ostatni wiersz wrześniowy. Powiedział mi: Twoje jedwabne włosy pachną młodą jesienią, jabłkami, słońcem, cudownie zamkniętym w małej baterii głowy. Pachną ziołem, trawą, brzozą, przygodą. Powiedział mi: kocham jesień, tę żywicielkę brzemienną sadami, zsytą patelnią księżyca na czarnym obrusie, kochankę obżartów, patronkę ognisk na działkach przyjanowskiej. Powiedział mi: boję się nadchodzących zim. I odleciał. Pewno do ciepłych krajów. Dziękuję bardzo. I myślę, że tymi słowami możemy rozpocząć nasz wernisaż, który już trochę trwa. I zapraszam bardzo proszę częstować się. I do oglądania, i do rozmów z artystką. Dziękuję. I bardzo proszę o wpisanie swoich wrażeń do księgi pamiątkowej, jeśli chcieliby Państwo, to byłoby bardzo miło.
me prennent les rois. Je sais le pire des défauts et l'impatience. Pourquoi faudrait-il toujours que l'on vive ta loi? Que j'ai les choses dont j'ai rêvé quand je n'en rêve plus. Que j'ai les choses dont j'ai rêvé quand je n'en rêve plus.